Ta sterta listów to tylko niewielka część wszystkich zgłoszeń na drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Arboretum imienia Krzysztofa Pendereckiego. Znaczki na kopertach wskazują pochodzenie. To na przykład praca z Izraela. Są też partytury z Chin, Rosji, Indii i z Australii, z całego świata. W sumie na konkurs wpłynęło ponad 100 kompozycji. To jest bardzo dużo jak na konkursy kompozytorskie. Taka standardowa liczba partytur to jest około 50. Zresztą przypomnę Państwu, że 2 lata temu mieliśmy 49 zgłoszeń. W tym roku mamy już 109, a może nawet 110. Arboretum to konkurs dla kompozytorów organizowany przez Radomską Orkiestrę Kameralną. Teraz nadesłane prace oceni 3-osobowe jury. W komisji zasiądzie m.in. dyrektor orkiestry. Oceniający będą mieli 3 dni na ogląd prac. Z ponad 100 zgłoszeń wybiorą zaledwie 6. Partytury oceniamy po zapisie nutowym. I na podstawie tego zapisu nutowego musimy sobie wyobrazić brzmienie danego utworu. Na ile to brzmienie jest atrakcyjne, na ile to brzmienie jest oryginalne, ponieważ mamy do czynienia z dziełami sztuki. To nie mogą być plagiaty, to nie mogą być też utwory, które nie przynoszą jakiejś satysfakcji, prawda, słuchaczowi. To są problemy estetyczne, problemy także warsztatowe, bo musimy wybrać takie prace, które nadają się do wykonania na przykład. Finałowe utwory zostaną wykonane podczas koncertu, który odbędzie się 30 listopada w Szkole Muzycznej. Profesor Penderecki będzie oceniał te 6 finałowych prac, ale mamy taką nowość też dla publiczności w tym roku. Będzie można głosować na Nagrodę Publiczności, czyli wszyscy, którzy przybędą wtedy do sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zespole Szkół Muzycznych, wezmą udział w głosowaniu na swój utwór. Pula nagród tegorocznej edycji Arboretum to 45 000 złotych.